Dzisiaj piknik rodzinny, to już chyba tradycja u Was. Tak, no to już kolejny któryś piknik. Skąd powstał pomysł tego pikniku, jak został zorganizowany w tym roku? Tradycja, żeby rodzinnie spotkać się z rodzicami, z uczniami, z byłymi absolwentami, prawda, z wszystkimi mieszkańcami, żeby zjednoczyć się, takie święto. Co dzisiaj zaprezentowaliście swoim członkom społeczności szkolnej i miejscowości Chłuszczowej, sąsiednim? No to uczniowie po prostu przygotowali przedstawienia z okazji Dnia Mamy i Taty, od przedszkolaków do najstarszych. Od każda przedszkola klasa. Do Opola. Tak, od przedszkola do Opola. Były śpiewy, były tańce? Były tańce, wiersze, jakieś przedstawienia, nawet przygotowane przez dzieci, napisane scenariusze. Opiszmy, pani dyrektor, co jeszcze mamy teraz dodatkowo na placu, czyli to, co jest już poza tą częścią artystyczną. Są, jak co roku, są dmuchańce. Są dmuchańce, są jakieś skocznie, nebo, tak. Pewnie coś. Coś też, jakieś zabawy, tak, dla dzieci przygotowane. No i kiełbaski zaraz już na ognisku się pieką. Szkoła w Chłuszczy obecnie to jedna z mniejszych szkół na terenie gminy. Tak, prowadzona przez stowarzyszenie, nie przez organ prowadzący, nie jest gminna, tylko stowarzyszenie. Przypomnijmy nazwę stowarzyszenia. Edukator z Łomży. Edukator z Łomży. Pozdrawiamy pracowników i członków stowarzyszenia. Ile osób w tym momencie w Chłuszczy? Uczniów? Tak. Oj, malutko. 29 w szkole i 15 w przedszkolu. Około 40-50 tak. Osób. W każdym razie szkoła jest naprawdę zabytkowym obiektem i tutaj pobieranie nauki w takiej no, rodzinnym gronie, w takim rodzinnym gronie jest chyba wartością dodaną. Na pewno tak. To tak jak praktycznie, tak jak rodzice wysyłają na korki, to tutaj te nasze lekcje praktycznie tak wyglądają. To fakt, warto to tak wspomnieć i zauważyć. Wracamy do pikniku. Komu należałoby się słowo podziękowania? Kto wziął udział w organizacji? W organizacji głównie pani Małgosia Rudzka. No tutaj wójt, panią Małgosię. Pan wójt jako po prostu gminna komisja alkoholowych, tak. Obecny był jeszcze, widzę, pan Andrzej Miński. Tak. Ksiądz proboszcz. Zgadza się. Ksiądz proboszcz nazywa się? Mariusz Czurzewski. Mariusz, ksiądz proboszcz Mariusz. Pozdrawiamy. Pani dyrektor, natomiast mogłaby pani jeszcze powiedzieć, Chłuszcza to miejscowość taka przyszłościowa, warto by jednak jest prowadzić tego typu działalność? Myślę, że tak, że przyszłościowa. Dziękujemy w imieniu rodziców i dzieciaków za ten piknik, no bo rzeczywiście było na co popatrzeć i było czym wziąć udział, jeśli chodzi o czynny udział w zabawie. Teraz poczęstunek, dzieciaki otrzymały tak. Soczki. Jeszcze wata cukrowa przed nimi, wata popcorn, także kiełbaski. A jeszcze z tyłu widziałem samochód OSP. Tak, jeszcze OSP, tutaj pokaz dla uczniów, prawda, strażacki.